Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Kiedy się rozważa scenę zwiastowania, to wpierw myśli pewnie kierują się w stronę faktu, że jest to najbardziej przełomowy fakt w historii ludzkości. Najbardziej intensywna rewolucja w dziejach świata i w dziejach człowieka. Oto Bóg postanawia zostać jednym z nas. Wszystko się zmienia, wszystko się staje nowe. I pewnie ta scena sprzed 2000 lat może nas prowokować do tego, żeby przypomnieć sobie i rozważyć takie momenty w naszym życiu, kiedy wszystko się zmieniło, kiedy wszystko stało się święte, wszystko stało się wielkie. Trzeba myśleć o tych dniach, czy tych sekundach, kiedy dokonała się w naszym życiu jakaś wielka rewolucja. I kiedy czytamy tą dzisiejszą Ewangelię, to odkrywamy, że ona mówi, nadasz tej rewolucji, nadasz tej wielkiej zmianie imię Jezus. Oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Tak bardzo ważne, żeby tym największym sprawom w swoim życiu, tym największym zmianom, najbardziej przełomowym momentom w swoim życiu nadać imię Jezus. Wtedy stają się naprawdę święte i wtedy nas prowadzą ku wieczności. Bogu dzięki za tą rewolucję zwiastowania i za wszystkie zwiastowania naszego życia, oby zawsze nosiły to jedno imię, Jezus. Do zobaczenia jutro.